Cześć, witam Cię w kolejnej części podsumowującej moją działalność na kanale CryptoDev. Jest to już siódma część. Oznacza to tak naprawdę tyle, że kanał ten istnieje i tworzę dla Was treści, publikując je na tym kanale od 7 miesięcy. Także zapraszam do tego krótkiego podsumowania oraz do rozwiązania konkursu, który ogłosiłem w jednym z poprzednich filmików. Jeśli chodzi o statystyki dostępne, udostępnione przez YouTube dla mnie, to jest Was już 1974 osoby subskrybujące, także jesteśmy bardzo blisko 2000. W tym miejscu zachęcam osoby, które nie subskrybują kanału, aby to zrobiły, oczywiście o ile treści publikowane i przygotowywane przeze mnie dla Was są na tyle interesujące, żeby to zrobić. Jeśli natomiast nie są, to proszę o informację, jakiego typu treści w moim wykonaniu by Was interesowały. Krótko jeszcze może o statystykach. Tutaj oczywiście jest to kanał, który może pośrednio oczywiście traktuje o finansach, także od około miesiąca, od kiedy mam włączone zarabianie, mam włączoną możliwość zarabiania na reklamach, które wyświetlają się Wam podczas oglądania filmów. Te przychody osiągnęły 75 zł, także myślę, że nie jest to jakaś porywająca kwota. Dziękuję natomiast osobom, które przekazują mi tokeny BAT. Mam ich, o ile dobrze pamiętam, już 82 od Was, za co tym bardziej Wam dziękuję. Myślę, że jasno to pokazuje, że wartość tych tokenów jest obecnie większa niż wartość, niż ta kwota, którą YouTube tutaj może mnie wynagrodzić. Wracając do konkursu, bo to również obiecałem jego rozwiązanie w tym odcinku, spisałem sobie tutaj parę komentarzy osób, które zdecydowały się wziąć udział w tym konkursie. Przypomnę, główną nagrodą, w zasadzie jedyną nagrodą na ten moment jest książka. Jeszcze nie ujawnię, jaka to jest książka, ponieważ czekam na informację, czy mogę tę książkę w takiej formie, po prostu jako nagrody konkursowej, przesłać zwycięzcy. Jeśli myślę, że będzie pozytywna odpowiedź, także proszę śledzić kanał Społeczność i tam na pewno umieszczę zdjęcie książki, która zostanie przesłana zwycięzcy. Jeśli natomiast nie będzie takiej zgody, to oczywiście równowartość tej książki przekażę, myślę, że w wybranej kryptowalucie zwycięzcy. Także jeśli chodzi o podsumowanie i krótką moją opinię na temat każdego tutaj wniosku konkursowego, to użytkownik Paweł Dobry Łotr. Przeczytam może wszystkie propozycje, a następnie do każdej się odniosę. Po spytaniu się kilku osób i dowiedzeniu się o problemach, które je spotykają, jest służba zdrowia. Mają problem z dostaniem się do lekarza i kolejkach, które są bardzo długie. Oczywiście później pojawiają się zdania, jeśli nie masz znajomości, to możesz sobie czekać do śmierci. I tutaj mógłby pomóc blockchain, zapisy byłyby transparentne i nikt nie mógłby się wepchnąć w kolejkę. Taka jest moja propozycja, pozdrawiam. Oczywiście myślę, że to jest dobra propozycja na wykorzystanie technologii blockchain. Jak najbardziej tutaj przyznaję Tobie, Paweł, rację. Jaki problem tutaj widzę, to tak naprawdę u nas w kraju, czy też nawet w całej Europie, te dane medyczne są bardzo ściśle chronione ze względu na różne ustawy i zapisy formalne, także na pewno nie mógłby to być blockchain publiczny, chyba że stosowalibyśmy jakiś algorytm anonimizacji tego typu danych umieszczanych na blockchainie. Natomiast nie widzę przeszkód, aby było to realizowane na jakimś prywatnym blockchainie w obrębie określonych przychodni czy też innych placówek medycznych. Dodatkowo tutaj również dobre jest to, że rzeczywiście blockchain dawałby tą informację, że nie byłoby tak naprawdę możliwości, aby ktoś znalazł się w tej kolejce przed nami.
Natomiast też trzeba brać według mnie pod uwagę to, że zdarzają się takie może czasami typowo skrajne sytuacje. Oczywiście nie chcę tutaj nawet mówić o tych nadużyciach, które zdecydowanie też mają miejsce, natomiast mówię o takich zupełnie skrajnych sytuacjach, które niesie życie ze sobą, jak na przykład konieczność mimo wszystko wyprzedzenia w kolejce pewnych osób przez osoby, które na przykład są ofiarami wszelkiego rodzaju wypadków czy innych takich nieszczęśliwych zdarzeń losowych. Także tutaj na tym etapie również mógłby być jakiś problem i ta przejrzystość może nie zawsze mogłaby być zachowana. Kolejny komentarz, użytkownik Shorty, cytuję: ja od siebie zaproponowałbym zapis danych każdego pojazdu, m.in. przebieg, awarię i kolizję na blockchain, tak by kupując auto z rynku wtórnego, kupujący miał pewność, że nie jest oszukiwany, a sprzedający, nawet szczery, nie musiałby przebijać się przez tłumy bajkopisarzy. Każdy mógłby sprawdzić auto po jego adresie, coś na zasadzie numeru VIN. Dane aktualizowałyby się po połączeniu z siecią, jak tylko znajdzie się w zasięgu. Teraz wprawdzie można sprawdzić część parametrów, ale nie wszystkie. Przebiegi wpisywane raz do roku to mało. Globalizacja i automatyzacja tego procesu oraz upublicznienie znającym adres auta usprawniłoby proces kupna, sprzedaży i ukróciło oszustwa. Myślę, że to również jest ciekawy sposób wykorzystania blockchainu. Ciekawy sposób na wykorzystanie tych właśnie sekwencyjnych zapisów na blockchainie, gdzie każdy kolejny blok jest powiązany z poprzednim i tak naprawdę tej relacji nie możemy zaburzyć, posługując się właśnie strukturą danych, jakim jest blockchain. Podobne rozwiązania z pewnością funkcjonują już na rynku, jednak z tego co wiem, nie do końca jeszcze one oparte są o blockchain. Także myślę, że to jest bardzo, bardzo dobry pomysł. Przede wszystkim jest to pomysł, który również rozwiązuje powszechny, realny problem, przynajmniej według mojej opinii. No, wiele osób, kupując auto tak zwane z drugiej czy z kolejnej już ręki, musi przejść przez ten nie dla wszystkich może przyjemny proces właśnie uwiarygadniania i urzeczywistniania tego, co rzeczywiście działo się z tym autem w porównaniu do tego, co tak naprawdę obecny właściciel deklaruje. Myślę, że blockchain byłby tutaj dobry w zastosowaniu, tym bardziej, że współczesne nowe samochody mimo wszystko i tak łączą się bezprzewodowo ze swoją stacją basową, z producentem, dostarczając wszelkiego rodzaju danych statystycznych. W nowych autach takie zdarzenia jak najbardziej mają miejsce. Oczywiście polegając na tym, że nowe auta, czy też auta serwisowane w ASO, czyli w autoryzowanych stacjach obsługi, tak naprawdę taką historię powinny mieć zachowaną i powinny mieć prowadzoną. Jednak problem pojawia się wtedy, kiedy nowe auto trafia już do kolejnego właściciela, który niekoniecznie korzysta z ASO z różnych powodów, także nie jest to miejsce ani czas, żeby dyskutować nad wyższością czy też niższością tych rozwiązań typu ASO. Niemniej jednak nikt nie jest zobligowany do korzystania z autoryzowanych serwisów. Tutaj oczywiście problemem byłoby to, jeśli nie zostałoby to zrealizowane, o te automatyczne wysyłanie danych, bo wtedy każdy tego typu zakład czy stacja diagnostyczna musiałaby wysyłać tego typu dane do sieci. Natomiast tutaj, jak Shorty pisze, o ile zaimplementowane byłoby to w sposób automatyczny, myślę, że jak najbardziej byłoby to do zrealizowania. Oczywiście należałoby również tutaj zadbać o bezpieczeństwo i integrację tych danych podczas przesyłania, aby to nie mogło zostać podsłuchane i zmienione w czasie właśnie komunikacji auta z całą siecią blockchain. Kolejny komentarz, cytuję, użytkownik Goras. Witam wszystkich, testament, spadek, myślę, że dałoby się to zrobić na blockchain. Jeśli chodzi o platformy, to każda by się nadawała, a nawet można by się pokusić zrobić to na każdej, żeby była konkurencyjność. Tutaj jeśli chodzi o sam testament czy też spadek, uważam, że jest to dokument, czy jest to działalność, która jest tak naprawdę wykonywana jednorazowo. To znaczy chodzi mi o to, że ten testament
Z tego, co się orientuję, oczywiście to jest tylko moja opinia i mogę się tutaj mylić, natomiast testament nie jest formą dokumentu, która przechodzi z rąk do rąk i może być w jakiś sposób zmieniana przez poszczególne osoby. Według mnie jest to dokument, który sporządza osoba, a następnie tam w obecności notariusza czy też radcy prawnego ten dokument jest odczytywany i następnie przydzielane są wszelkie te ewentualne dobra materialne, które w tym testamencie zostały zapisane innym osobom, członkom rodziny czy też znajomym. Dlatego ciężko mi tutaj tak naprawdę dostrzec ten związek pomiędzy tą sekwencyjnością i tą integralnością danych, jaką oferuje blockchain. Tym bardziej myślę, że nie możemy tutaj wykorzystać tak zwanego publicznego blockchainu, ponieważ może nie każdy sobie życzy, aby jego testament mógł być przeczytany przez każdego tak naprawdę, a jedynie przez osoby tym zainteresowane. Natomiast wydaje mi się, że tutaj można byłoby wykorzystać w tym kontekście tego pomysłu coś w rodzaju multisiga, czyli multisignature, który jest często wykorzystywany w projektach blockchain, aby na przykład otworzyć ten testament w obecności jedynie kilku osób, które dysponują tymi swoimi kluczami prywatnymi, tak aby mieć pewność, że ta integralność danych zapisanych w testamencie nie uległa zmianie od czasu właśnie śmierci osoby jej sporządzającej. I myślę, że to byłby tak naprawdę fajny case do wykorzystania. Może jeszcze raz to powtórzę. Osoba taka sporządzająca testament podpisuje to wraz z osobami zainteresowanymi, a następnie po śmierci, też po odejściu tej osoby będącej właścicielem, będącej autorem tego testamentu, pozostałe mogą je odczytać jednocześnie i mieć pewność, że treść tego testamentu nie uległa zmianie. Mogłoby to wtedy jak najbardziej funkcjonować jako cyfrowy zapis. Kolejny komentarz, Łukasz Malczewski, tutaj cytuję: coraz częstszym problemem wielu firm o przeróżnej skali działalności są ataki hakerów, którzy blokują dane tychże firm i żądają okupu za ich odblokowanie. Powszechnym rozwiązaniem są kopie zapasowe w chmurze, jednak one także narażone są na ataki. Wiele firm bez wyżej wymienionych zablokowanych zasobów nie jest w stanie funkcjonować. Kwoty okupu wynoszą nawet miliony złotych. Idealnym rozwiązaniem byłoby przechowywanie danych firm na blockchainie. Postscriptum, tu już informacja odnośnie sposobu realizacji konkursu, gdzie Łukasz chwali kreatywność, która jest wymagana, aby wziąć udział w tym konkursie. Także odnosząc się do Łukasz, twojego pomysłu, mówisz tutaj oczywiście o bardzo popularnym i powszechnym problemie aplikacji, złośliwych aplikacji typu ransomware, które szyfrują zawartość dysków twardych komputerów czy też innych mobilnych urządzeń przenośnych. Następnie żądając okupu w postaci bitcoinów czy w postaci kryptowalut celem odzyskania klucza umożliwiającego odszyfrowanie zaszyfrowanych danych. Tutaj również ciężko mi dostrzec tą sekwencyjność i tą transparentność, jaką daje blockchain. Plusem mogło być to, że te dane są, tak jak na przykład jeśli mówimy o sieci bazującej na Proof of Work, że te dane są tak naprawdę rozproszone i występują w każdym miejscu. Także zaszyfrowanie powiedzmy jednego z nodów przechowujących tego typu dane nie doprowadza do utraty całego tutaj całych danych dla całej organizacji. Także pod tym względem myślę, że to jest dobry pomysł. Tutaj chodzi o tą właśnie dywersyfikację, czyli rozłożenie, o tą decentralizację, o rozłożenie tych danych na szereg nodów, gdzie każdy z nich ma kopię całej tej właśnie historii. Z tym, że tak naprawdę tutaj
Myślę, że blockchain, algorytmy uzyskiwania konsensusu nie musiałyby być koniecznie zaprzęgnięte do tej funkcjonalności. Może wystarczyłyby, jak to teraz chociaż jest realizowane, kopie zapasowe trzymane w kilku niezależnych od siebie miejscach. Z drugiej strony takie dwa ciekawe przykłady przychodzą mi do głowy, które w jakiś sposób rozwijają, bazują, Łukasz, na Twoim pomyśle. Pierwszy z nich bazowałby na algorytmach Zero Knowledge Proof, czyli algorytmach wiedzy zerowej, gdzie dane nie musiałyby być publicznie dostępne, natomiast organizacja byłaby w stanie udowodnić, że te dane posiada. Tym samym mogłaby je trzymać zupełnie w odizolowanym środowisku i właśnie w oparciu o Zero Knowledge Proof korzystać z nich, czy też udowadniać, że je posiadają, tym samym będąc bardziej bezpiecznym ze względu na izolację od właśnie tego typu złośliwego oprogramowania. Natomiast kolejna kwestia, jaka tutaj wokół tego pomysłu mi przychodzi do głowy, to drugie rozwiązanie, to samo funkcjonowanie ransomware. Tutaj może tak trochę sugestia dla osób piszących ransomware byłaby taka, aby ich złośliwe oprogramowanie bazowało na smart kontrakcie, który byłby uwalniany w momencie otrzymania konkretnych środków. Bo w tym momencie osoby zainfekowane nadal muszą liczyć na, muszą zaufać swoim oprawcom, że tak to ujmę, że w momencie przekazania im tych środków, oni rzeczywiście udostępnią te klucze. Natomiast w momencie, kiedy taki ransomware byłby oparty o smart contract, my jako ofiara, przelewając środki, uruchamiamy smart contract, który następnie wysyła nam klucz do odszyfrowania. Także taki pomysł wokół całego tego problemu, który oczywiście jest jak najbardziej powszechny i myślę, że coraz niestety bardziej popularny tutaj w środowisku właśnie różnych firm. I rzeczywiście tego typu ataki na organizacje przynoszą wielomilionowe straty dla tych firm. Ostatni komentarz tutaj osoby biorącej udział w konkursie, Piotr Sobiecki, czytuje: wśród moich znajomych duży problem stanowią fake newsy w sieci, które nieraz wprowadzają zamieszanie w społeczeństwie i tu pytanie, czy dałoby się za pomocą blockchaina weryfikować informacje prawdziwe, czyli zaimplementowanie na danej platformie, na przykład Facebooku. Nie chodzi mi tu o cenzurę czy usuwanie wiadomości, tylko o oznaczenia newsów wiarygodnych. I tutaj tak naprawdę według mnie również może nie tyle, co chodzi o blockchain, chociaż w pewnym sensie dałoby się to według mojej oczywiście opinii zrealizować. W momencie, kiedy zaufana instytucja wyprowadza news, mógłby oczywiście on być, jego historia mogła być oczywiście zapisywana na blockchainie wraz, powiedzmy, z publikacją na każdej platformie, czyli ja jako wydawca publikuję news, następnie to, że on się ukazuje na Facebooku w takiej treści, jest zapisywany na blockchainie, następnie kolejna informacja, że taki news jest publikowany na, powiedzmy, Twitterze, również jest zapisana i tutaj mamy tą relację pomiędzy poszczególnymi publikacjami tego typu treści na różnych platformach, także pod tym względem myślę, że jest to realizowalne, natomiast pytanie, czy tak naprawdę byłoby to opłacalne. Natomiast tutaj również pokusiłbym się o na przykład wykorzystywanie mechanizmu wyroczni w celu weryfikacji, czy tak naprawdę tego typu news, który widzimy, jest prawdziwy. Chodzi o to, że mechanizm wyroczni pozwala wprowadzać, jak i wyprowadzać dane do blockchaina, jak i pozwala tego typu dane weryfikować. Oczywiście, jeśli sam mechanizm został zaimplementowany w sposób zdecentralizowany. Myślę, że tutaj tego typu rozwiązanie mogłoby się sprawdzić i mogłoby być to jakieś rozwiązanie właśnie na problem tak zwanych fake newsów, czyli ich weryfikacja przez zdecentralizowany mechanizm wyroczni. Oczywiście może opcjonalnie
połączony z publikacją sekwencyjną zapisaną na blockchainie. Myślę, że w jakiś sposób dałoby się to pogodzić. Także dziękuję tutaj osobom biorącym udział w konkursie. Czas na wyłonienie zwycięzcy. Oczywiście pamiętajcie, że jest to moja opinia. Każdy może mieć inną. Natomiast ja jako organizator konkursu, jako zwycięzcę wybieram tutaj użytkownika Shorty z tym pomysłem dotyczącym właśnie historii samochodu. Zdecydowałem się wybrać użytkownika Shortiego, pozwolę sobie tak to odmienić, z tego względu, że jego problem może, nie chcę, by to zabrzmiało zbyt trywialnie, ale jest dość prosty, jest powszechny oraz jego implementacja nie wymaga tutaj nie wiadomo jakich dziwnych technik, że tak powiem. Oczywiście cała organizacja procesu w postaci zautomatyzowania wysyłania danych statystycznych samochodu do sieci. Tutaj widzę ewentualnie jakieś wyzwanie. Natomiast myślę, że prawidłowa implementacja takiego mechanizmu nie jest dość wymagająca i jednocześnie rozwiązuje problem bardzo dużej grupy społecznej. Dodatkowo myślę, że można nazwać problemem globalnym, gdyż spodziewałbym się, że nie tylko w naszym kraju ludzie mają tego typu problemy. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że w większości krajów zachodnich ludzie decydują się na kupno nowych samochodów. Niemniej jednak ten rynek wtórny myślę, że w każdym kraju w jakimś stopniu istnieje, a problemy są dosyć podobne. Oczywiście wszystkie pomysły wydają się interesujące, także dziękuję serdecznie Wam panowie, bo myślę, że tu mamy samych panów, za udział w konkursie. Oczywiście zwycięzcy, czyli Shortiego, proszę o kontakt ze mną, można to wysłać do mnie maila i co do nagrody, my już tutaj się porozumiemy, ja Shorty dam Ci znać, w jaki sposób tą nagrodę chciałbym Ci przesłać, ale to już sobie ustalimy korespondencyjnie szczegóły. Jeśli potrzebujesz adres mail do mnie, to tutaj wystarczy kliknąć ten kwadrat wyświetl adres e-mail, tam będziesz miał możliwość poznania mojego adresu mailowego i wysłania wiadomości. To znajduje się w zakładce informacje na głównej stronie kanału. Zachęcam również osoby zainteresowane tutaj zapoznaniem się z moim materiałem premium, czyli z GitHubem dla inwestorów. Jest to zbiór filmów, które zbierają treści publikowane przeze mnie na YouTubie. Kondensują to w kilka odcinków, w których poszczególnie omawiam poszczególne kwestie w sposób skondensowany. Także jeśli ktoś jest zainteresowany takim już poważną analizą projektów, poważną analizą postępu prac na GitHubie oraz weryfikacją działalności deweloperskiej, to jak najbardziej myślę, że ten program, ten kurs spełni Twoje oczekiwanie. Otwieram go co jakiś czas, niedługo planuję otworzyć drugą edycję, także zapraszam osoby zainteresowane. To wszystko, jeśli chodzi o to podsumowanie. Dziękuję Wam za to, że jesteście ze mną, oglądacie, komentujecie i lajkujecie moje treści. Zapraszam do dalszego śledzenia kanałów, do przysyłania do mnie swoich uwag i propozycji. Na tę chwilę to już wszystko. Dziękuję Wam. Cześć.